W dzisiejszym materiale wideo pokażę Wam, jak za pomocą przycisku sterować serwem. Jest to prośba od jednego z Was, którą otrzymałem w komentarzu pod jednym z poprzednich materiałów, dlatego dzisiaj skupimy się na tym prostym układzie. Zapraszam do oglądania. Jak zawsze na początku naszego materiału przechodzimy sobie do naszego oprogramowania Freezing, dlatego że, tak jak zawsze wspominam, myślę, że jest ono czytelne dla Was, tak żebyście wiedzieli, jak to później sobie podłączyć. I na wstępie bardzo dziękuję w ogóle za ten komentarz, za to pytanie, bo to są zawsze dla mnie inspiracje, o czym nagrać dla Was kolejny materiał wideo. Jak widzicie, mam już uruchomiony nasz program, teraz sobie to wszystko musimy podłączyć, później standardowo podłączymy sobie to fizycznie do Arduino, będziecie to wszystko widzieli. Ja już ten układ mam, tak jak zawsze, podłączony, więc będę sobie zerkał, który przewód do czego mam podłączony, już podpięty, żebyście później mieli odwzorowanie właśnie na kamerze tej realnej, żebyście widzieli, że zrobiłem to wszystko tak samo, jak mamy na tym szkicu. Nasze Arduino, nasze serwo i jak widzicie mamy tutaj nasz przycisk. Na samym początku musimy sobie podłączyć nasze Arduino, więc czarny przewód jak zawsze pod GND do Arduino. Czerwony przewód, ja mam tutaj serwo 5V, więc pod 5V w naszym Arduino. Obok, żebyśmy to dobrze widzieli. OK. No i żółty przewód mamy podpięty pod pin 9, jak dobrze widzę, tak, pod 9, czyli żółty przewód z naszego serwo pod pin 9 w naszym Arduino. I tak musimy sobie podłączyć właśnie nasze serwo do Arduino, żeby to wszystko działało. Jak zawsze udostępnię Wam oczywiście kod, postarałem się, żeby było trochę więcej komentarzy w tym kodzie, tak żebyście mogli go bardziej zrozumieć, bo nie będziemy go pisali, jednak za chwilkę Wam go też standardowo pokażę. Następnie tutaj tak nieszczęśliwie sobie dobrałem przewody, pomieszają nam się znowu żółty i czerwony, ale nasz przycisk mam tak podpięty, że przewód żółty mam podpięte pod GND w naszym Arduino. A czekajcie, podłączymy sobie tutaj, to będzie to dla nas bardziej czytelne. Ok, czyli nasz żółty przewód z przycisku, czyli jeden z dwóch przewodów po prostu, określmy go sobie tutaj też na żółty, żeby było tak samo, jak ja mam żółty przewód pod GND w Arduino i przewód drugi pochodzący z naszego przycisku pod pin numer 2 w naszym Arduino. Ja mam tutaj kolor znów czerwony. No, mam nadzieję, że mimo tego, że tutaj się kolory nam pokrywają, no to dzięki temu schematowi i tak będzie dla Was to czytelne czerwony. Ok, czyli w skrócie jeszcze raz. Jeden z przewodów pochodzących z naszego przycisku do pinu numer 2 w Arduino. To nie ma znaczenia, czy podłączycie prawy, czy lewy, czy prawy. Który pod GND, który pod dwójkę, nie powinno mieć żadnego znaczenia. Tutaj drugi przewód z naszego przycisku podpięty pod GND w naszym Arduino. Ja sobie od razu podepnę w naszym Arduino, chociaż za chwilę to będę wszystko rozłączał. Dobra, za chwilę to i tak będziemy podłączali jeszcze raz. Pod GND w naszym Arduino. Serwo, standardowo jak w poprzednich moich filmach, VCC czerwony przewód podłączony pod 5V w Arduino, GND czarny przewód podłączony pod GND w Arduino, no i żółty przewód do sterowania pod pin 9 w naszym Arduino. To jest wszystko, jak zawsze powstanie artykuł na naszym blogu, gdzie również umieszczę Wam ten szkic. W opisie tego materiału wideo też znajdziecie linki, gdzie będziecie mogli sobie te szkice pobrać, zobaczyć, tak żeby to na spokojnie sobie zrobić w domu. No i w tym momencie możemy przejść do kamery właśnie na nasze Arduino, gdzie sobie to podłączymy za chwilkę fizycznie jeszcze raz. No i przechodzimy do naszego Arduino, już mam podłączone, czekajcie, odłączę USB, żeby tutaj nie było żadnych problemów. Mamy nasze serwo, trzy przewody, czyli przewód czerwony podłączymy sobie pod 5V w naszym Arduino. Raz, dwa, trzy, czwarty pin, ok. Czarny przewód GND pod GND w naszym Arduino, trzeci pin tutaj od dołu mamy podłączone. Nasz żółty przewód, czyli sterowanie od naszego serwa pod pin numer 9 w Arduino. No i mamy nasz przycisk, który już widzieliście na początku tego materiału. Ja sobie taki kupiłem, to jest przycisk, uwaga, monostabilny, czyli w momencie, kiedy go trzymam, no to ten impuls, że tak powiem, w cudzysłowie, trafia do naszego Arduino, kiedy go puszczę, no to ten sygnał jest przerwany i dzięki temu będziemy mogli właśnie uzyskać sobie ten efekt.
Czekajcie, muszę sobie to kliknąć, okej. Okay. Będziemy mogli uzyskać ten efekt, że w momencie wciśnięcia nasze Arduino się ustawia pod kątem, nie Arduino, tylko nasze serwo na 90 stopni się ustawia, w momencie kiedy go puszczam jest ustawione na 0 stopni. No i tak jak wam mówiłem, tutaj nie ma większego znaczenia, GND możemy sobie podłączyć, jeden z przewodów możemy sobie podłączyć pod GND, więc tutaj mamy sekundę 5, 9, 8, 9, 10... Nigdy nie wiem, 11, 12, 13, tutaj jest GND, jeżeli się nie mylę. I drugi przewód z naszego przycisku pod pin numer 2 w Arduino. Ok, mamy wszystko gotowe, więc możemy sobie przejść do naszego oprogramowania na komputerze. Ja, jak już wspomniałem, przygotowałem dla was kod, za chwilę sobie go omówimy. Uruchomimy sobie teraz widok na mój komputer, tak żebyście widzieli wszystko z dwóch kamer. Ok, no i mamy gotowe. Tutaj mamy nasz program. Krótki, zwięzły, jak zawsze nie będę dużo na jego temat się wypowiadał, bo to nie o to chodzi. Aha, czekajcie, bo mikrofon muszę chyba dać trochę bliżej, żeby było mnie lepiej słychać. Ok, więc tak samo na prośbę jeszcze tutaj jednego z użytkowników, zapomniałem teraz loginu, ale wiemy na pewno o kogo chodzi. Postaram się o to, żeby było trochę więcej tutaj tych opisów, żebyście widzieli, co zrobić. Więc i na samym początku musimy sobie tutaj zaimportować bibliotekę servoh, następnie deklarujemy, pod które piny jest podpięte, co jest podpięte tak naprawdę, czyli nasz przycisk pod pin drugi, tak jak tutaj widzicie na naszym układzie i na szkicu, servo pod pin 9, jeżeli chodzi o sterowanie. Akurat tutaj w przypadku kodu nie musimy deklarować, pod które GND czy V 5V jest podpięte Arduino czy nasz przycisk, to nie ma żadnego znaczenia, tutaj tego nie deklarujemy. Mamy, co tu jeszcze istotne, tutaj nie potrzebujemy tego otwierać, czekaj, to skasuje. Ok. Ustawienia przycisku. W momencie, kiedy jest przycisk wciśnięty, serwo ma się ustawić na 90 stopni, to za chwilę wam pokażę, że jeżeli sobie tutaj zmienimy na przykład na 180 stopni, piszemy tutaj 180, no to serwo po wciśnięciu przycisku będzie nam zmieniało położenie na 180 stopni. To jest wszystko. Standardowo wybieramy sobie, pod który, a sobie muszę podłączyć Arduino, pod który COM mamy podpięte Arduino. Jak widzicie, mi od razu tutaj wyskoczyło, więc klikam sobie w graj. Program został załadowany. No i bierzemy sobie nasz przycisk, zobaczymy, czy to działa. Ok, jak widzicie, tak jak wam pokazywałem na początku, w momencie, kiedy wciskam przycisk, no to nasze serwo ustawia się pod kątem 90 stopni. Możemy sobie tutaj wpisać 180, zobaczycie za chwilę, co się stanie. 180. Załadujemy nowy program. Ok. Jak widzicie, teraz mamy ruch pełny. Czyli spójrzcie sobie na ten punkt. I on ze swoich granicznych wartości, bo to jest serwo, jeżeli ktoś nie wie, 180 stopni, no to porusza się z jednego punktu granicznego do drugiego punktu granicznego. No, prosty program, myślę, w miarę prosty układ. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście, żeby taki prosty układ o coś rozbudować, no to naturalnie dajcie znać i zapraszam was jeszcze raz do komentowania naszych materiałów, wideo, bo jeżeli wy chcecie coś wiedzieć, chcecie coś zobaczyć, czegoś się nauczyć, czegoś, co ja jeszcze nie pokazałem, no to zawsze wasz komentarz zainspiruje mnie do nagrania kolejnego materiału wideo. Dzięki wielkie za poświęcony czas i do zobaczenia jak zawsze wkrótce.